Muszę być czujny. Okej, następna. Sprawdzam, czy masz słodycze. Hej, co to jest? Masz kontrabandę? Tak jakby. Kilka cukierków. Ha, mnie nie oszukasz. Oddawaj wszystkie słodycze. Wierci mnie w nosie. Chyba zaraz kichnę. Wsio! Fuj, obrzydliwe. Mój skaner cały usyfiony. To był duży błąd. Upsy, spadam stąd. Muszę się ukryć. Damska toaleta, tu nie zajrzy. A niech to. To jeszcze nie koniec. Pokażę tym bezczelnym dzieciakom. Nienawidzę słodyczy. Poszedł sobie? Kiedyś musi wyjść. Jestem uwięziona. Muszę go przeczekać. Jestem taka głodna. Muszę coś przekąsić. Najlepiej coś słodkiego. Burczy mi w brzuchu. Makijaż poprawiony. Ha? Co to za hałas? Dochodzi stamtąd. Chcę coś słodkiego. Pomogę jej. Widzę, że cierpisz. Masz niezłego głoda, co? To jest problem. Ale wiem, co robić. Tylko cichutko. Ha, gdzie to było? Aha, tego szukałam. Pudełko z kontrabandą. Wow, patrzcie na to. Wypełnione po brzegi. Prawdziwy skarb. Pyszny, słodki skarb. Wezmę to. Nikt się nie dowie. Zbrodnia doskonała. Lepiej wrócę. Już prawie. Ups. Co to było? Zdawało mi się? Wypadły mi cukierki. Pewnie dziurawe opakowanie. Jeszcze tego brakowało. Przynajmniej coś zostało. Och, i jeszcze ten bałwan. Żaden cukierek nie przejdzie. Przekonamy się. Mam pomysł. Przepraszam. Mogę wejść do sali? Chwileczkę. Zakaz wnoszenia słodyczy. Przecież wiem. Nie ruszaj się. Zeskanuję cię. Co masz w torebce? Tylko kosmetyki. Żadnej słodyczy. Otwórz torebkę. Przeszukam dokładniej. Czy to naprawdę konieczne? Zadowolony? Mówiłam. Mogę już iść? Aha! A to co? Próbujesz mnie oszukać? A, to szminka. Okej. Korytarze są bezpieczne, ale muszę pozostać czujny. Wróciłam! Masz jakieś słodycze? To dla ciebie. Błyszczyk? Co mam z tym zrobić? To niezwykły błyszczyk. Czas na retrospekcję. Zrobiłam dziurkę w cukierku i wycisnęłam nadzienie. Do pustego sztyftu. Nawet kolor pasował. Wygląda super przekonująco. Jesteś genialna. Pierwszy raz jem kosmetyk. Cudownie pachnie. Rewelacja. Tego mi było trzeba. Cieszę się, że mogłam pomóc. Czas na szybką przekąskę. Nie ruszaj się. Wszystkich sprawdza. Muszę je jakoś przemycić. Uwielbiam moją fryzurę, chociaż wymaga sporo pracy. To mi podsuwa pomysł. Wezmę jej szczotkę. Kupi sobie nową. Idealne. Do dzieła. Zdejmę włosie. Wsypię cukierki. I nałożę z powrotem. Nikt ich nie znajdzie. Mogę iść na lekcję. Moja praca nigdy się nie kończy. Jestem spóźniona. Jakieś słodycze? Gdzieżbym śmiała? Mam przy sobie tylko szczotkę. Pokaż. Rano się nie czesałem. Hej, to moje. Masz. To co, mogę wejść? Tak, tak. Płacę za cynki o słodyczach. Nie wiadomo, co dzieciaki wymyślą. Hej, wreszcie jesteś. Spokojnie. Pilnują jak w więzieniu. To dla ciebie. Ten facet jest nawiedzony. Przeskanował mnie. Po co mi szczotka? Czy ten skaner jest w ogóle bezpieczny? Tak, tak. Potem wziął i uczesał sobie włosy. Myślałam, że nigdy mnie nie puści. Co ty robisz? Daj mi to. Ta szczotka ma sekret. Obczaj. Cukierki. Wow. Na to czekałam. Mięciutkie.
Wiedziałam, że ci zasmakują. Czas na szybką przekąskę. O nie, nic nie zostało. Rozczarowujące. Muszę zadzwonić. Mam sytuację awaryjną. Potrzebuję pomocy. Nie zawiodę cię. Pyszne. Nie ma to jak słodycze i roboty. Pobawisz się ze mną? Może później. Jakby jej tu pomóc. Twoja strata. Nawet nie wiesz, jakie to fajowe. Powiedziałam nie. Jest taki natrętny. Zaczekaj. To dla ciebie. To mój żelazny zapas. Ile razy muszę powtarzać? Odczep się. Masz więcej. Spadaj, bachorze. Jesteś bardzo niemiła. Nie mam na to czasu. Chwileczkę. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? To takie oczywiste. Może nie jesteś taki zły. Wow! Serio? Wiedziałem, że mnie lubi. Hej, muszę tam wejść. Słodycze są zakazane. Co masz w torbie? Nic nadzwyczajnego. Na to wygląda. Właś. Dzięki. Na razie. Jestem najlepszy. Nic mi nie umknie. Mam coś dla ciebie. Patrz. O, ciastko. Najwyższy czas. Wygląda apetycznie. Chrupiąca rozkosz. Wielkie dzięki. Nie ma za co. O, wiadomość. Od kogo? Nie wierzę. Impreza. Dziś wieczorem? Ale się jaram. Psst, Molly. Ha, co jest? Czekaj, nauczycielka. Podczas egzaminu nie ma gadania. Ech, powiem ci później. Cisza! Och, nie mogę się doczekać. Chwila, wiem jak powiedzieć Molly o imprezie. Wykorzystamy mój lunch. Uff, ale musi wystarczyć. Hej, co to ma być? Przeczytaj wiadomość w otworach. Ha? Czekaj, impreza? Dziś wieczorem? O której? Ach, o 7. Wow, ty to masz, Cela. Piąteczka. Nie mogę się doczekać. Jeny, trudne to zadanie domowe. Muszę się naprawdę skoncentrować. Ale wiem, że dam radę. Po prostu dam sobie czas. Powolutku. Po prostu muszę narysować koło. Uch, to jest takie irytujące. Mam lepszy pomysł. Zamiast tego pooglądam telewizję. Myślę, że na to zasługuję. To jest fajniejsze niż zadanie domowe. Ha, uwielbiam ten program. Och, to mama. Cześć, kochanie. Chwileczkę. A to co? Masz zadanie domowe? Ta. Jeśli chodzi... Wyłączamy więc telewizor. Ha, ja to oglądałam. To takie niesprawiedliwe. Mama bywa czasem taka okrutna, a ja po prostu chcę zaznać nieco rozrywki. Nigdy nie mogę robić tego, co chcę. Dobra, miejmy to z głowy. Głupie zadanie domowe. To jest zbyt trudne. Ha, to pudełko z biżuterią mamy. To wygląda ładnie. Wyglądałabym w tym świetnie, ale mam lepszy pomysł. Mogę to wykorzystać do mojego zadania domowego. Położę ołówek na dole, a drugi na górze. I przekręcę bransoletkę. Wow, to działa! Jak ci idzie? Ty to zrobiłaś? Wow! No jasne, że ja. Moje geny? Zasługujesz na nagrodę. Proszę bardzo. Dzięki, mamo. Całkiem sprytne, co? Ale się nudzę. No nie gadaj. Nic tu nie robimy. Kiedy kończy się ta lekcja? Dopiero się zaczęła. Niemiłosiernie się ciągnie. Nie mogę już tego znieść. Potrzebuję drzemki. Chwileczkę. Hej, Mindy. Ha, co jest? Spójrz na to. Jak ja to robię? Wow, zawsze wiedziałam, że jesteś czarownicą. Nie przerywaj. Publiczność jest oczarowana. O nie, co ja narobiłam? Żartuję, cały czas tu był. To było super. Okej, teraz twoja kolej. Niczego nie ćwiczyłam. Daj mi chwilę. Chyba wiem. Patrzcie na to. Podgrzeję kredkę w rondelku i dodam trochę wosku. To rozjaśni kolor. Poczekam, aż wszystko się rozpuści i zdejmę z ognia. Zrobiłam foremkę w kubku. Wleję do niej wosk. Napełnię ją do pełna. I poczekam, aż zastygnie. I ostrożnie wyjmę. Wygląda jak prawdziwy palec. Imponujące, prawda? No dobrze, czas na przedstawienie. Wsunę to do mojej rękawiczki. Och, Molly! To będzie dobre! Co zamierzasz zrobić? Patrz na to.
Nie wierzę w to! Spokojnie, to nie jest mój prawdziwy palec. Wow, nabrałaś mnie! Jesteś geniuszem! Na to wychodzi. Zrobiłaś mnie w konia! Uwielbiam te zajęcia! Mam czas na zorganizowanie mojego grafiku. Ha, co by to namalować? Natchnęło mnie! Czuję, jak przepływa przeze mnie kreatywność. Uwielbiam te kolory! Co dalej? Ach, wiem! Nie mogę nic wymyślić! To będzie moje najlepsze dzieło! Sialalalala! No dalej! Siubidubidu! Mam pustkę w głowie! Nie mam pomysłów! Sialalalala! Dlaczego to jest takie trudne? Dziękuję! Wspaniała z was publiczność! Ha? Co ona robi? Mindy? Powinnaś malować! Spójrz na Molly! Nie może być aż tak dobrze! Och! W sumie robi wrażenie! Wszystko jest lepsze niż pusta strona! Czas się skończył! Zobaczmy wasze dzieła! Spieszyłam się trochę, ale jestem z tego zadowolona! A ty co zrobiłaś, Mindy? Ło! Kto otworzył okno? Idealny moment na odwrócenie uwagi! A! Ten liść leci prosto na mnie! Pomocy! Pomocy! Jego miejsce jest w koszu! Chwileczkę! Mogę go wykorzystać, ale będę musiała działać szybko! Położę na niego kartkę i wezmę kredkę. Przejadę nią po liściu. Zostawi to ślad na papierze. Wygląda to dobrze, ale jeszcze nie skończyłam. Będę potrzebować nożyczek i zacznę to wycinać. Przytnę wzdłuż konturu. Nie chcę popełnić żadnych błędów, więc zrobię to powoli. Idealnie. Proszę spojrzeć na to. Natura mnie zainspirowała. Wow, bardzo ładnie. Szkoda, że ja na to nie wpadłam. Wow, doskonała praca. Brawo. Chcesz zobaczyć fajną sztuczkę? Uwaga na uśmiechnięte skittlesy! Ale ekstra! Ja też chcę spróbować! Zaatakowały moją twarz! Przynajmniej bliżej do buzi! Ach, no weź! Nie mogę znów przegrać! Co tak pachnie? Nie chcę poplamić bluzki. Wielki, soczysty hot dog. Jak mogłeś? Pycha. Weź go sobie. Nie cierpię, kiedy mi kradnie jedzenie. Jeszcze z nim nie skończyłam. O tak, to się nada. Nadmuchajcie podłużny balon i włóżcie go w bułkę. Nie zapomnijcie o keczupie. O, jeszcze musztarda. Wystarczy. Matt, wciąż jesteś głodny? Bo przygotowałam więcej hot dogów. Jesteś najlepsza, Eli. Kocham hot dogi. Masz za swoje. Ach, co to za parówka? Może się w końcu nauczysz. Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, a przyrządzanie go to czysta zabawa. Ktoś tu wstał prawą nogą. Czego ona tu szuka? Mam nadzieję, że nie kawy. Mąka! Patrz, co robisz, Eli! Co za nieogar. Halo! Hej, zdrówko! Niewiarygodne. Ale bałagan. Nie może się zmarnować. Uwielbiam poranki. Muszę ją mieć na oku. Chwila. Zaraz jej dam nauczkę. Najwyżej zmarnuję trochę mąki. I wsypujemy do tego pięknego kaptura. Nie odwracaj się. Moje nowe popisowe danie. Elo. Mogę też posłuchać? Dzięki. To Anuta tu pełen konkret. Yo, obczaj mój kaptur. Niespodzianka. Niech mnie. Nie wytrzymam. Coś ty mi zrobił. Mogę trochę tej mąki? Robię naleśniki, sama rozumiesz.
dlaczego testy są takie poważne? Umieram z głodu. Muszę coś przekąsić. Hej, Jake! O, no pewnie! Daj kawałek! Co to ma znaczyć? Piszcie test! Ale wredna. Czekaj. Patrz na to! Przemyciłem cukierki. Nieźle. O nie! Gdzie ona poszła? Wyczuwam kłopoty. I to niemałe. O, za tobą. Za mną? Nie krzywdź mnie! Mogłem bardziej uważać. Dobrze, piszcie ten test. Ach, nie cierpię jej. Przynajmniej ja sobie pojem. Weźcie wstążkę i nanieście na nią kilka kropli kleju. Potem złóżcie mniejszą wstążkę i dociśnijcie w tym miejscu. Teraz trochę kleju na czekoladki i przyczepiamy je do wstążki. Jak wam się podoba ten naszyjnik? Niebiańska czekolada. Poczęstuje się... Co to? Hej, Jake! Nie rozglądać się na teście. Zaraz zginiesz, zombiaku. Ale fajna gra. Ej, dasz zagrać? Nie widzisz, że teraz ja gram? Ja też chcę. To nie fair. Wiem, jak się na tobie zemścić. Widzicie to? Wygląda jak prawdziwy, co? Hej, Eli! Czego? Głodna? Czekaj. Jest batonik i go nie ma. Chcesz spróbować? No! Bum! Co tu się stało? Przecież tobie wyszło. Ale się ubrudziłaś. Zrobiłaś to specjalnie, bo chciałam zagrać. Dzięki. Dzień dobry. Chipsy? Tu obowiązuje zakaz jedzenia. Głupie zasady. Nie mogę się doczekać. Co jest? Muszę sprawdzić zawartość tego plecaka. Okej. Co tam się dzieje? Ochroniarz chyba spuszcza komuś łomot. Źle to wygląda. Nie może nas nakryć. Czekaj. Wiem, jak ukryć nasze skarby. Wiedziałem. Niech to. Teraz możesz wchodzić. Chcecie schować pianki? Przyklejcie je do biustonosza. Możecie z nich nawet ułożyć wzór. Wykorzystajcie różne kształty i rozmiary. Jeszcze kilka i gotowe. Wstać. A co to za boginie? I gdzie kupiły te topy? Dwa bileciki. Oczywiście. Ale piękne. Udało nam się. I w nagrodę możemy zjeść po piance. To nie fair. O co wam chodzi? Nie słyszę bicia serca. Przepraszam, przyszłam na zabieg. Aż mnie ciarki przeszły. Muszę być dzielna. Dobrze, zaczynajmy. Prawie kończę. Jeszcze chwilka. Istne dzieło sztuki. Proszę spojrzeć. Wow, są cudowne. Nigdy takich nie miałam. Dziękuję. Okej, zaczynamy. Tyle ćwiczyliśmy ten układ. Damy radę. To musiało boleć.
Nie wierzę, że mnie puściłeś. Porwałam sobie dżinsy. Niestety, nie tego szukamy. Dziękuję za danie nam szansy. Ha, patrz na te ciemajdy z dziurami w spodniach. Chodźmy coś wygrać. Jak to się stało? Tak ciężko trenowaliśmy. Musimy to jakoś naprawić. Patrz, długopis 3D. Daj mi te spodnie. Narysuję coś na tej dziurze. Najpierw takie linie do środka. Okej, teraz kółka. Powoli i dokładnie. Na koniec takie szlaczki. Będzie wyglądać jak pajęczyna. Gotowe. Widzisz? Teraz masz fajny wzór, a nie dziurę. Wow, genialne. Chodź, możemy to jeszcze wygrać. To nie ta dziewczyna z dziurą w spodniach? Załatała ją jakoś. Macie drugą szansę. Tym razem nam się uda. Tak. Nie upadłam. Super. Znacznie lepiej. Same dziesiątki. Wiedziałam, że to wygramy. Dziękuję. Tylko sobie sprzątam. A to co? Ślady po kubkach? I już czyściutko. Tu też? Myślałam, że się ich pozbyłam. Pięknie zeszły. Czas na łazienkę. Na lustrze? Jak to w ogóle możliwe? Zetrę mu to z twarzy. Śpi sobie, kochaniutki. Uff, sporo tego sprzątania. Co? Skąd te wszystkie ślady? To się wymknęło spod kontroli. Huh? Co to? A, długopis 3D. W sumie to mam pomysł. Muszę odmierzyć szklankę. W ten sposób. Teraz narysuję buźkę. Oczka i usta. Patrzcie, jak się uśmiecha. Dobrze, pora na długopis 3D. Wypełnię koło żółtym kolorem. Gotowe. Teraz biały. W tym miejscu. Powieki i usta będą czarne. Jeszcze język. O, ale słodki. Nie mogę się napatrzeć. Mamo, co ty robisz? Nie! Nie waż mi się odkładać tego kubka. Prędko, buźko, ratuj meble. Od dzisiaj korzystasz z podkładki. Mam dosyć zmywania tych śladów. I posprzątaj pokój, panienko. W sumie to podoba mi się ta podkładka. O, lekcja się zaczyna. Gdzie moje krzesło? O, tutaj, proszę pani. Tak, dziękuję. Zabierzmy się do oceniania. Gdzie długopis? Proszę. Może pani zacząć pisać. O, dziękuję. Przecież to nic nie ściera. Przyniosłam trochę wody, żeby było łatwiej. Nie zapomnijcie odrobić lekcji. Telefon! Nie! Uratowałam go. O, dziękuję. Możesz mi go oddać. Ale proszę pani, to się może kiedyś powtórzyć. Pomogę pani temu zapobiec. Proszę popatrzeć. Wezmę długopis 3D i zacznę odrysowywać case'a. Wypełnię całą przestrzeń. Od góry do samego dołu. Jeszcze boki. W końcu te też są śliskie. I już.
Nowiuśkie antypoślizgowe etui. Ojej. Dziękuję. Przepraszam, ktoś dzwoni. A, ale ogromny. Posłuży mi na wiele lat. Okej, widzę tu jakieś kable. Sporo kabli. Po co aż tyle? Ten chyba idzie tutaj. A ten tu. Jeszcze te. Zmęczyłam się. Teraz jestem cała w kablach. Zrobiłam sobie pierścionki. Wow, ale się zaplątała. Skąd tu tyle kabli? Hej, wiem jak ci pomóc. Przyłożę tu jeden i narysuję takie linie. Widzisz? Trzymają się w miejscu. Tada! Porządek i organizacja! Mogę już je podłączyć? Wow, dziękuję! Fajnie to wygląda. Sprawdźmy, czy faktycznie śpi. Ruszyła się. Muszę to wziąć i w nogi. Uff, o mały włos. Ej, patrz. Mam jej kosmetyki. Nie możemy ich użyć. Będzie na nas zła. Ale z ciebie cykor. Ktoś tu będzie miał kłopoty. Tak, uwielbiam tę szminkę. Ojej, nożyczki? Muszę sobie podciąć włosy. Albo zrobię grzywkę. Obym równo obcięła. O nie, co ja zrobiłam? Co jest? O kurczę, masakra. Hej, długopis 3D. Zaraz ci pomogę. Muszę tylko odrysować taki kształt. I go wypełnić. W ten sposób. Gotowe? Okej, teraz obracamy. Naleję tu taką kroplę i skleję oba końce. O tak. I jedziemy dalej. Dodam kilka niebieskich kropek, ale nie za dużo. Skończyłam. Patrz, co dla ciebie zrobiłam. Proszę. Pokażę ci. Widzisz? Trzymają twoją grzywkę. Wow, dziękuję. Kto mi zabrał kosmetyczkę? To ona? Nie ja. Super, to już chyba wszystkie kolory. Litery namalowane magicznym flamastrem są naprawdę świetne. Tak, to wygląda tak, jak sobie wyobrażałem. Co wy na to? Fajne, prawda? Świetna robota, jednorożcu. Co za talent. Tak, śliczne serduszko. Bardzo fajne czary. W porządku, co jeszcze potrafimy zrobić? Hej, tędy, musicie to zobaczyć. Widzicie to, co ja? Mandy trafiła do szkolnego aresztu. Znowu. O, pewnie jest głodna. Ciekawe, czy ktoś jeszcze tam jest. Ach, nie znoszę szkolnego aresztu, to niesprawiedliwe. Tu jest pełno napisów i znaków o zakazie jedzenia i picia. O, rety, nauczyciel też tam jest. Pilnuje porządku. Wygląda na surowego. Hej, w tej klasie jest całkowity zakaz jedzenia i picia. I co z tego? Jasne, rozumiem. Muszę przenierać głodem. Chyba, że coś przekąszę tak, żeby nie widział. Małego lizaka na pewno nie zauważy. Muszę wystawić oceny za sprawdzian. Zła odpowiedź. Tutaj to samo. Jak apetycznie pachnie. Muszę go rozpakować. O, rety, tak. Jak jem przepyszny. Zaraz. Co ja słyszę?
Mandy! Co mówiłem o jedzeniu i piciu w klasie? Mówiłem zakaz, 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 zakaz! Mandy! Co ty masz w ręku? Wyrzuć to! Ach, no dobra, proszę, już nie mam. Dobrze, zajął się sprawdzianami. O, kamera! Cii, niech to będzie nasza wspólna tajemnica. Mam tutaj trochę gumy. Wciąż jest pełna smaku. Czemu uczniowie nie rozumieją zakazu jedzenia? Co? A, już myślałam, że się zorientował. Balon. Nie do wiary. Dawno nie zrobiłam takiego balona. Mandy, co mówiłem o jedzeniu w klasie? Jest zakazane. Natychmiast oddaj mi tę gumę. A, zaraz umrę z głodu w szkolnym areszcie. O, Rety, jaka ona biedna. O, dyrektorka. Może ją wkurzę, żeby mnie też ukarała. Potrzebuję pomocy. Spójrzcie w dół. Widzicie moje buty? Wypełnijmy je cuksami. O tak, w każdą dziurkę wetknę lizaka. O, dyrektorko, proszę spojrzeć. Nie udało się. A może pomacham puszkami? Mogę tym coś zniszczyć. Nie zwraca na mnie uwagi. Muszę być bardziej niegrzeczny. O, już wiem, co zrobię. Hej, pani dyrektor, to pani niepotrzebne, prawda? Siup. Moje włosy, jak śmiesz. Do aresztu, natychmiast. Wow, jestem. Cześć, Mandy, dostałem się do szkolnego aresztu. Co u ciebie? Coś strasznego. Zaraz chyba umrę z głodu. Nie przejmuj się, mam dla ciebie rozwiązanie. Widzisz, co wniosłem na butach? Nie wierzę, przyniosłeś słodycze? Jesteś cudowny. To nie wszystko, mam też ogromne lizaki. Oj, nauczyciel idzie. La la la, kocham ptaszki, są śliczne, la la la. Tak, rysunek z papuszką wygląda coraz lepiej. Dobrze, zobaczmy, czy znajdę flamastry w innych kolorach. Kurczę, żadnego nie mam. A? Ćwir? A, nie mówię po ptasiemu. A, nie bij mnie! Proszę, to dla ciebie. Sama zrobiłam. Wzięłam pustą buteleczkę i włożyłam do środka watę. Potem nasączyłam tuszem. Powtarzałam ten krok z watą i innymi kolorami tuszu. Na samym końcu, na górze, dodałam fiolet. Potem nakręciłam wieczko i wzięłam zakreślacz. Wyciągnęłam końcówkę i wetknęłam do butelki. Tada! Nowy kolorowy pisak specjalnie dla ciebie. Wow, niesamowite! Teraz skończę kolorować ptaszka. Widzisz? Co ty na to? Obrazek z ptaszkiem gotowy. Ćwir! Podoba mi się! Świetny! Przede mną kolejny dzień w szkole. Jaka ona śliczna. Chwileczkę. A co się tutaj dzieje? Czemu on z nią flirtuje? No nie. To był najlepszy chwyt tego meczu. Mandy! Co? Jak śmiesz z nią flirtować? Dość tego. Też mogę flirtować z kimś innym. I co ty na to, he? Skoro tak, to proszę bardzo. Zrywam z tobą. Zaraz. Czyli jesteś już wolny? Jak ona ładnie pachnie. Ma tak miękką skórę. Co? Fuj, nie dotykaj mnie. Odejdź ode mnie. Wybacz, Mandy, ale wpadłem na świetny pomysł. Zostanę naprawdę jej chłopakiem. Niesamowite, że będę się spotykać z Mandy. Coś wspaniałego. Będę dla niej idealny. To niesamowite, że złapała mnie za ramię. Dobrze, wiem, że lubi mleczną czekoladę. Mam kwiatek. Poprawię fryz. Dobrze, a teraz wezmę misia i jestem gotów. Ach, te kwiaty pięknie pachną. Muszę oczarować Mandy. Teo? Teo, gdzie jesteś? Zostałam sama. Naprawdę wykopałaś dinozaura w ogródku? Jestem pod wrażeniem. O, Rety, nie mogę patrzeć, to przerażające, boję się. Nie trzęsiesz się? Nie chcę wiedzieć, co się stanie. To dla mnie zbyt wiele. Popatrz na... A, chcę być twoim chłopakiem. Przerażające. Skąd on się tu wziął? Lepiej się schowam. Może jak tu wejdę, to mnie nie znajdzie. Hej, Jake. Szybkie selfie? No dobra, czemu nie? Ej, co jest? O nie, spadam stąd! Muszę poprawić oko. Ojej! Hej! Hej! Kurczę, w ogóle na mnie nie zwraca uwagi. Już wiem.
czerwoną szminkę na bank zauważy. Dobrze, sprawdźmy. Hej, Jake. Siema. Szkoda, że nie było cię na chemii. Znów się gapi w telefon. Jak zwrócić jego uwagę? Zaraz, a to co? Co? Chodzi teraz z Betty? Tak być nie może. Chyba mam pomysł. Na bank się uda. Narysuję tu tylko usta. I wypełnię środek. No i super. Gotowe. Dobra jestem. Dziubasek, Jake. Cmok? Co jest? Co to było? Dziwne. No nic. O, Betty! Hej, misiaczku! Ach, obleśne. Ale zaraz się skończy to pajacowanie. Zająłem ci miejsce! Buźka! Tak, kocham nasze całuski. Zaraz! Co ty masz na szyi? Całowałeś się z kimś innym? Że co? Zdradziłeś mnie! Ojej, ale mi przykro. Nie do wiary. Nie wybaczę ci tego. Ładne te babeczki, prawda, Jake? Przyjrzyj im się dokładnie. Nic nie rozumiem. Betty! Och, Jake, tak mi przykro. No już, czekaj, pomogę ci. Jest tu kto? To można powzdychać. Och, Jake, kocham cię. Nigdy mi się nie znudzisz. O, ktoś idzie. Może to Jake? To on. Okej, muszę się odważyć. Hej, Jen. Zgadnij, co widziałam na TikToku. Jen? Na co się tak patrzysz? A, jeszcze się nie odkochałaś? Może w końcu zagadasz, ale już! Dasz radę! Hej, Jen! Co tam? Kurczę, totalnie się zacięła. Jeszcze go wystraszy. Muszę interweniować. Będę potrzebować bransoletki. Ups! Upuściłam biżuterię! Sorry. Okej, nic się nie stało. Pójdziemy razem do klasy? Pewnie. No i już. Kiedyś mi podziękuję. Tylko tak, jak ci pokazywałam. Selfie time! Dobra, coś z tego będzie. No weź! Paskudne są! Co to mają być za zdjęcia, Jake? Dobra, zróbmy jeszcze kilka. Pokaż no. Widzisz moją szyję? Co to za wałki? Jake, do niczego się nie nadajesz. A? Co tam się dzieje? O, kłócą się. Hej, zrobić wam zdjęcie? Tak, dziękuję, Chloe. Ratujesz nam tyłek. Trochę bliżej. Uśmiech. Okej, świetnie wam idzie. Pokaż, zobaczę jak wyszły. Jasne. Oj, masz coś na ramieniu. Niech to. Co takiego? Trzymaj swój telefon, Jake. Dzięki. Zaraz, co to? Zadzwoń. Hej, nieźle. Nawet nie musiałem prosić.
Hej! Z kim ty gadasz? Co tu się dzieje? A zdjęcia? Poszedł sobie. Kocham tę piosenkę. Hej, Jake! Jake! Ach, słucha muzyki. Nie będę mu przeszkadzać. Co? Słuchawki mi się poplątały. A i co teraz? Ha! Mam przecież nożyczki. Może by tak przeciąć jego słuchawki? Tak! Zrobię to! Może się nie zorientuje, że to ja. Zaraz! Co jest? No nie! Jak to się stało? Kto to zrobił? Ona raczej nie. Niech to. Dobra, wkraczam do akcji. O nie, zepsuły ci się słuchawki. Weź moje. Dzięki, miło z twojej strony. Tylko chwila, muszę je rozplątać. No dalej. Głupie słuchawki. Trochę mi to zajmie. Jen? Pokaż. No dobrze. Okej, działają. Trzymaj tą. O to mi właśnie chodziło. Co za dzień. Znów słucha muzyki. Dobrze, że mam nożyczki. Pora wprowadzić mój dobry plan w życie. O nie. Kupił sobie bezprzewodowe. Niczego nie da się przeciąć. Wszystko jest do bani. Czas na przekąskę. Tyle możliwości. 50 groszy? A to? Sam nie wiem. O, co za przysmak. 3 warstwy kremu. O czymś takim marzyłem. Ło! Muszę to mieć! Ha? No co? Nawet o tym nie myśl! Pierwsza to zobaczyłam! Spaduwa! No wiesz co? Miękiszon! Nie! Wow! Teraz mnie wkurzyłaś! Wiem! Nareszcie! Matt? Orientuj się! Zapłacisz za to? Jeszcze nie skończyłam. Wygodnie ci? Obawiam się, że zaraz zrobi się ciasno. Wybacz, ale nie dam sobie odebrać takiego deseru. Narka! Noga mnie spędzi. Och, i znowu poniedziałek. Niestety. Strasznie tu zimno. No, tak jakby. Mam nadzieję, że nie będzie klasówki. Ja tam nic się nie uczyłem. Dzień dobry. Dzisiaj napiszecie sprawdzian. No jasne. Masz co trzeba? Jestem przygotowana. Chcesz wiedzieć, jak to zrobiłam? Najpierw nakładasz tipsy. Następnie naklejasz odpowiednio wycięte kawałeczki papieru. Łatwizna. Mam tu wszystkie odpowiedzi. Super! A gdzie twoja ściąga? Przyjrzyj się uważnie. Co? Mój napój oczywiście. Tadam! Proszę bardzo. Sprytne, co? I bardzo łatwe do zrobienia. Odwracasz butelkę do góry nogami i mazakiem zapisujesz odpowiedzi. Następnie odwracasz z powrotem. Genialne! Wiem, wiem. Gotowi? Pewnie. Jestem gotowy na wszystko. Wow! Obracamy butelkę. I nagle wszystko wiem. Czas i na mnie. Jaka ja jestem mądra?
chwileczkę. Czas minął. Dobra robota. Co dostałem? A ja? Super! Udało się! Uhu! Oto kolejne wyzwanie. Poradzę sobie bez problemu. A może i nie. Irytujące! Okręgi są głupie. Jeszcze raz. Normalnie wymiatam. O, głodna jestem. To tobie tak burczy? Nie jadłam śniadania. Na szczęście wzięłam coś na ząb. Słodziutka przekąska. Emily, co to ma być? Znasz zasady? Zapomniało mi się. Wracam do rysowania kółek. Okej, dłużej już nie wytrzymam. Uch, nie mogę się skoncentrować. Zaraz, zaraz. Nauczyciel nie zwraca uwagi. Mam plan. I nawet dotyczy kółek. Znaczy się okrągłych cukierków. Szkoda czasu. Do dzieła. Wygląda nieźle. Emily? Znowu mi nie wyszło. No proszę, działa. Genialny pomysł. Podzieliłaby się. Też jestem głodny. Ha, moje kredki. A raczej samo pudełko. Nie ma to jak płatki śniadaniowe. Nasypię ile się da. O to chodziło? Każdy coś podjada, to ja też. Pyszne. Udało się. Superowo. Hej, nieźle kombinujesz. Chcesz trochę? Nie, dzięki. Czekaj. Co? Obczaj tę sztuczkę. Przesypię płatki tutaj. Biorę klej. A właściwie to mleko. Też białe, prawda? Nic mnie nie powstrzyma przed zjedzeniem śniadanka. Nawet szkolne zasady. Zdrowe i smaczne. Mam nadzieję, że nauczyciel nie patrzy. Wow, sprytne. Szkoła od razu robi się znośniejsza. Co tam wyprawiacie? Rysujemy okręgi. Bardzo ładnie. Hej, rzuć się cukierkiem. Pyszne, co? No dobra, klaso, pora na test. Mam nadzieję, że się uczyliście. Okej, do dzieła. Ech, to proste. Ale z niego kujon. Ja nie muszę się uczyć. Mam tutaj wszystkie odpowiedzi. Na bank dostanę 6. Jestem taka mądra. Ha, a tego nie wiedziałam. Co robi Emily? Nie wierzę w to. Hej, tutaj! Co się stało, Matthew? Emily ściąga. Czy to prawda? Co? W życiu? Proszę zobaczyć. Co powiedziała? Chwileczkę, widziałem telefon. Ja nic nie widzę. Ach, jesteś najgorszy. Czy mogę dokończyć test? Zawsze jestem o krok do przodu. Powodzenia następnym razem, Matthew. Jestem po prostu wybitnie inteligentna. Ale... Ciszej! To będzie nasz sekret, dobra, kochani? Uff, wciąż tu jest. Stresowałam się. Mam nadzieję, że Matthew się spodoba. Zasługuje na to. Jest taki boski. Spójrzcie tylko na niego. Och, lepiej to zapakuję. Chcę, żeby było idealnie. Który papier do pakowania wybrać? Ten jest bardzo ładny, tak jak Matthew. Muszę go wyciąć. Chwila, to nie są nożyczki. Na pewno mam jakieś w plecaku. Gdzie one są? O nie! Wiem!
No dalej! Może w roślince? Nie! Co teraz? Będę musiała go po prostu podrzeć! Zrobię to powoli, okej? Dam radę! Tak jest, powolutku. Uch, nie poszło zgodnie z planem. To katastrofa. A co to? Może mogę je wykorzystać? Tak, myślę, że to się uda. Ciach, ciach. Złożę ekierki w ten sposób i przetnę papier. Na razie idzie dobrze. To działa. Wow, to jest niesamowite. Jestem już prawie na końcu. Teraz mogę zapakować prezent. Złożę papier na brzegu i zawinę na rogach. Zawiążę kokardkę i tyle. Teraz muszę tylko znaleźć Matthew. Oto on. Czekaj, 2 i 2 daje 4? Każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Matthew? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wow, dzięki Emily. To takie ekscytujące. Nie wierzę. Zawsze chciałem mieć ten zestaw. Skąd wiedziałaś? Cieszę się, że ci się podoba. Trzymaj mocno, Emily. Gotowa? No raczej. To miejsce jest na to idealne. Wygląda świetnie. To był doskonały pomysł. Co dalej? Mam to już zaplanowane. Pomyślałem, że moglibyśmy zrobić kartki. O, fajnie. Patrz na to. Prosta i na temat. Teraz twoja kolej. Mam co do tego wielkie plany. Przyda się jej serduszko. Musi być czerwone. Mam klej. Nałożę odrobinę na kartkę. Następnie przykleję serce. Sprawdzę, czy się trzyma. Linia produkcyjna działa pełną parą. Daj mi chwilę. Jak to wygląda? Urocze, co? To pozostałe kartki? Tak jest. Lepiej wezmę się do pracy. Nie powinno to zająć dużo czasu. Kleimy i przyklejamy. To naprawdę świetna zabawa. Tak? Co tam? Mam więcej. Żartujesz? Ha! Podzielmy się. Tak będzie szybciej. Proszę. Jeny, dzięki. Musimy być szybcy. Miłość nie czeka na nikogo. Do dzieła. Trochę kleju i serce. To już się robi nudne. Jest ich tak dużo. Uff, to ciężka praca. Nie przestawaj, Emily. A tobie jak idzie? Niezbyt dobrze. U mnie tak samo. Zaczynamy myśleć, że to był zły pomysł. Musimy je skończyć. Och, musimy? Czekaj, wiem co robić. Przyda mi się ten pojemnik na jedzenie. Włożę do niego gąbkę i poleję ją klejem. Z jednego na drugi koniec. Teraz z powrotem zamknę pojemnik i nim potrząsnę. To powinno wystarczyć. Ha? Co ty robisz? Wciskam serduszko w gąbkę i przenoszę je na kartkę. Patrz na to! Jesteś geniuszem! Chcę spróbować! Wow! Tak jest to wiele lepiej! Teraz nie potrwa to długo. Uratowałaś nas, Emily. Już prawie koniec. I ostatnia. Udało nam się! I wszystkie wyglądają świetnie. Piąteczka! Uwielbiam szczęśliwe zakończenia! Puszczaj, Emily. Nie, to moje. Pierwszy go wziąłem. Dość, musimy to jakoś rozwiązać. Aha, stajemy do walki, tak? Zaczynajmy. Będę stawiać kółka. Zawsze wtedy wygrywam. Środek. Zaczęło się od środka. Przegrasz. Wpadniesz w moją pułapkę. Wiedziałem, że tu postawisz. To będzie łatwe. To jeszcze nie koniec. I co teraz zrobisz? Patrz i ucz się. Ach, mogłam to przewidzieć. Czekaj, już wiem. Ale tak nie wolno. Nie? Bo co? I co teraz? Wygrałam. Nie, tak nie powinno być. Dobra, weź go sobie. Uhu! On ma takie piękne oczy. Chciałabym w nich utonąć. Czyż nie jest idealny? Po prostu ideał faceta. Bylibyśmy taką dobraną parą. Zaraz. Chyba mam pomysł. Może książka z zaklęciami mi pomoże. Co złego może się wydarzyć? Najpierw muszę zrobić amulet.
Zrobię trochę miejsca. Mam miskę z żywicą epoksydową, wsypię do niej brokat, będzie ładnie błyszczeć. Teraz to wymieszam. Trzeba połączyć składniki. Właśnie tak. Muszę przelać do foremki. Moja jest w kształcie serca. Wow, co za piękny kolor. Zaleję foremkę żywicą. Poczekam, aż stwardnieje. Wyciągnę amulet z formy. I dodam łańcuszek. Wow, wygląda świetnie. Tego mi właśnie trzeba. To jeszcze nie koniec. Pora wymówić zaklęcie. Naszyjnik sprawi, że Matthew mnie pokocha. Zrozumie, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Niech go do mnie przyciągnie. To działa. Nie do wiary. Super, do dzieła. Emily? Wow. Zauważył mnie. Muszę z nią porozmawiać. Cześć, Emily. Ładnie dziś wyglądasz. O, jaki fajny naszyjnik. Jest taki... hipnotyzujący. A? Nic ci nie jest? Chyba sobie pójdę. Czekaj, nie odchodź. Co ty robisz? Puszczaj mnie. Nie spodziewałam się tego. Otwieraj, Emily. A, nie, lepiej nie. To był idiotyczny pomysł. Masz, weź go sobie. Już go nie chcę. A? Skąd to się wzięło? Dziwaczne. Zaraz, naszyjnik. Muszę go mieć. Nie zbliżaj się. Ach, panie jednorożcu, jaki pan mięciutki. Mógłbym się przytulać bez końca. Chwileczkę. Czy to mój ząb? Wow, jak to się stało? Odwiedzi mnie wróżka zębuszka. Mamo, chodź tu. Wszystko w porządku, synku? Patrz, wypadł mi ząb. Mój mały chłopiec dorasta. Wiem, co chcę od wróżki zębuszki. Chcę słuchawki. W takim razie włóż ząb pod poduszkę. Dobry pomysł, mamo. Tam będzie całkiem bezpieczny. Teraz trzeba poczekać. Co za emocje. Połóż się spać. Wróżka niedługo przyjdzie. Dobrze. Jeszcze pan jednorożec. Dobranoc, mamo. Słodkich snów. Do zobaczenia rano. Teraz kolej na mnie. Ojej, jaki on uroczy. Zabiorę ten ząb. Obym go nie obudziła. Mam go. A teraz włożę słuchawki. Niezła zamiana. Aby mu się spodobały. Chwileczkę. Sprawię, że będą wyjątkowe. Gdzie mój pisak 3D? Najpierw narysuję pionowe linie na etui. Muszą być jedna przy drugiej. Bez żadnych luk. Kiedy skończę, zajmę się wieczkiem. Narysuję małe linie z jednej strony. Dookoła całego etui. To wystarczy. Mam rysunek jednorożca na kartce. Pokoloruję go pisakiem 3D. Nie mogę wyjść poza linię. Pierwsza część gotowa. Teraz dorysuję ucho. I jeszcze z drugiej strony. Zamienię kolor i zamaluję inne części. Chcę, żeby był kolorowy. Części się połączą. To ładnie wygląda. Jeszcze tylko róg. Wygląda idealnie. Dodam parę ostatnich detali. Bardzo mi się podoba. Przykleję to do etui. Wieczko wygląda jak buźka jednorożca. Matthew będzie zachwycony. Schowam pod poduszkę. To świetna niespodzianka. Ciekawe, jaką będzie miał minę. Jestem szczęściarą. Ciekawe, czy była wróżka zębuszka. Wiem, jak to sprawdzić. Wow, ale super! Coś wspaniałego! Woohoo! Mamusiu! O co chodzi, kochanie? Przyszła wróżka zębuszka? Przyniosła mi to! Wow, to bardzo zdolna wróżka! Muszę je wypróbować! Weź jedną, mamusiu! Fajnie, prawda? Bardzo! Sialalalala! Fuj, jakie brudne okulary! Od razu lepiej. O, mam klienta. Zamierzam wydać sporo kasy. Bardzo mnie to cieszy. Ach, co za desperatka. Co my tu mamy? To ma być modny strój? Ach, mnie się podoba. Co tu jeszcze mamy? Tego właśnie szukałem. Jakby stworzony dla mnie. Muszę przymierzyć. Do twarzy panu. Jasne, mnie we wszystkim do twarzy. Hej, świetnie się komponuje ze strojem. Wie pan, czego jeszcze brakuje? Okularów.
Z nimi będzie epicko. Lubię wyglądać epicko. Te są ciekawe. Proszę przymierzyć. Mogę to zrobić. Chociaż wolałbym coś luksusowego. Są świetne. Proszę spojrzeć. Nie jestem pewien. Nie, to nie pasuje. Czy pan je... Nieważne. A może te? Dobrze, przymierzę. Sam nie wiem. Na pewno mam coś dla pana. Tu jest mnóstwo różnych modeli. Nie, nie. W życiu. Żadne mi się nie podobają. A moje? Mam już dość. Zaraz, nie! O co chodzi? Mam jeszcze jedną propozycję. Co teraz? Muszę mu coś sprzedać. O, to będzie dobre. Nie, już wykorzystałam życzenia. Aha, mój pistolet na klej nigdy mnie nie zawiódł. Wykorzystam klej z brokatem, żeby narysować kształt. Ma wyglądać jak chmurka. Niezła zabawa. Teraz zrobię drugą chmurkę. To będą ramki okularów. Połączę je ze sobą. Teraz wezmę błękitną żywicę epoksydową i wypełnię nią chmurki. Zrobię to samo z drugą. To będą szkła. Poczekam, aż stwardnieją. Zrobiłam zauszniki do okularów. Fajne, prawda? Sama bym je nosiła. Proszę zobaczyć te. Interesujące. Są lepsze niż tamte. Czuję się świetnie. Tego właśnie chciałem. Co za ulga. Kupuję. Ile kosztują? $5. To znaczy... chwilkę. To unikat, wie pan? Są warte $500. Śmieszna cena. Epicki wygląd jest bezcenny. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Pa, pa. Ciao. Zapraszam ponownie. Nie wierzę, że się udało. Denerwuję się. Zadam tylko pytanie, to wszystko. Emily? Muszę być pewny siebie. Emily! Nie, brzmi jak wariat. Emily? To dla ciebie. Symbol mojej miłości. Abyś czuła to z... Ups. O nie, gdzie on jest? Musi gdzieś tu leżeć. Czemu zawsze mnie to spotyka? O-o. Hej, Emily. Właśnie robiłem pompki. Usiądźmy. Ładnie wyglądasz. Dziękuję. Naprawdę. Zaraz, czy to lakier? Mogę pożyczyć? A po co? Zaufaj mi. To uratuje sytuację. Pomaluję plaster lakierem do paznokci. Chcę zrobić cienką opaskę. Kiedy wyschnie, mogę pomalować. Ten róż będzie idealny. Domaluję paski w ciemniejszym odcieniu. Wygląda całkiem ładnie. Na koniec dodam serduszko. Jest świetny. Abym go nie upuścił. Dobrze, do dzieła. Emily? Co się dzieje, Matthew? Jore, ty żartujesz. Chciałbym cię o coś zapytać. Nie do wiary. Wyjdziesz za mnie? Jasne, że tak. Miałem nadzieję, że się zgodzisz. Nigdy nie byłam tak szczęśliwa. Muszę dodać na profil kilka selfie. Nareszcie koniec. Mogę sprawdzić, co się dzieje w sieci. Wow, ale fajny laptop. Nie to, co mój stary gruchot od króla ojca. Och, przecież to nie działa. O, do bani jest być spłukaną księżniczką. Dobra, ogarnę to. Bez sensu. Zaraz. Chyba mam pomysł. Wezmę tylko tą ramkę. I oprę na niej ekran. Udało się. Wow! Mam nadzieję, że brak hajsu nie jest zaraźliwy. O, dziękuję. Urocze. He? Co to ma być? Myślałam, że... Weź to ode mnie. Idź już sobie. Zejdź mi z oczu. Zmiataj. To dla ciebie.
O, spoko. Dzięki. Wow! Ma nadzienie z pieniędzy! Mnóstwa pieniędzy! Nie wierzę! Co? Oddawaj to! Jestem bogata! Ekstra! I sobie poszła! Jest tu jeszcze drugi tort. Niech to. Muszą tu gdzieś być pieniądze. Jednak nie. A ja mam całe ręce upaprane. O tak. Moja sportowa korona. Nie mogę ćwiczyć w tej oficjalnej. Dziękuję. Odejdź. Uff. Ciężki ten trening. Dobrze ci idzie, księżniczko. Skakanka to świetne cardio. I do góry. Przysiady wzmocnią nogi i tułów. Muszę dobrze wyglądać na tronie. Ach, powachluj mnie. Nie zapomnij się napić. Ale mi dobrze. Okej, koniec przerwy. O, nie ma nic cięższego niż pełne wiadro. Grunt je jakoś i do góry. Ach, szkoda, że nie mam stołka. Ale będą zakwasy. Co tu tyle śmieci? O, prawie jak trening. Hej, widzę, że mi mięśnie urosły. Dobra, niech ta lekcja się już zacznie. Potrzebny mi ten zeszyt. O, hej! Przygotowana? Moje rzeczy? Tak, wszystko gotowe. Możesz już iść. Nie potrzebuję cię. Coś mi tu nie gra. No pewnie, przecież to matma. Czyli korzystamy z tego laptopa. Że co? Rozładowany? Dobrze, że zeszytów nie trzeba ładować. Tak, kurka. Ma rację. I co mam teraz zrobić? Trzymaj, pożyczę ci kartkę. O, dziękuję. Weź jeszcze długopis. Ja na to... Sorry, ale nie potrzebuję kolejnego kucyka. Ej, patrz, impreza. I do tego dzisiaj. Tak. Księżniczki uwielbiają imprezy. Ale w tym nie mogę iść. Muszę się przebrać. Może to. Tak, to się nazywa kiecka na miarę księżniczki. Wow, piękna. Też się muszę przebrać. Myślałam, że to się tak robi. Coś mi nie wychodzi. A tak gdzie leci? No raczej, że na podłogę. Muszę ją podnieść. Zaraz. Chyba mam pomysł. Wyszła dokładnie tak, jak ją sobie wyobrażałam. Jest przepiękna. Co tam? O, wow! A co to za fajna sukienka? Dzięki, sama ją zrobiłam. Jak ci się podoba impreza? Stać, za darmo nie wpuszczam. A, no jasne, sekundka. Żartujesz sobie? Z czym do ludzi? Muszę coś wymyślić. Weź moją koronę. Przecież ona jest z papieru. Nie, akceptuję tylko gotówkę. Zabawne. Nie wierzę, że to zrobił. Aż mnie brzuch rozbolał od tego śmiechu.
Proszę się zatrzymać. Ech, pieniądze to taka udręka. Masz. Okej. Ciekawe, co tu jest. Serio? Prawdziwe sztabki złota? Wygląda na to, że to jednak prywatny seans. A z taką forsą rzucam tę robotę. Poproszę popcorn. Pycha. W końcu się mogę zrelaksować. Muszę się przeszykować. To jest zdecydowanie mój kolor. Jeszcze diamenty i maskara. I zapach stworzony specjalnie dla mnie. Na koniec sukienka. Poproszę moją koronę. Idealnie. Można iść spać. Dobranoc, księżniczko. Nudzi mi się. Spać mi się chce. Oczy mi się same zamykają. Odpocznę sobie tylko na moment. Sandy usnęła. To moja szansa. Czas na pranka. Moje. Kradzież doskonała. Do dzieła. Odłamię końcówkę wykałaczki. Wezmę cienką taśmę i owinę ją wokół ułamanego końca. Następnie pomaluję wykałaczkę. Zostawię tylko mały odcinek, bo ten pomaluję na różowo. Niech farba wyschnie. Na granicy różowego odcinka zawinę cienką srebrną taśmę. Bardzo ładnie. Teraz mogę zdjąć taśmę z ostrego końca. Wlałam do miski czarną farbę. Zanurzę w niej sam koniuszek. I tak samo z resztą. Wyglądają realistycznie, co? Sami zwariuję. Położę je w miejsce jej ołówków. Hej, pobudka! Ha? Gdzie ja jestem? Co jest grane? Spójrz na swoje ołówki! Co? Ale jak? Nie wierzę w to. Są malutkie. Urosłam przez sen, czy co? Nic z tego nie rozumiem. Aha. Ha! Dałaś się nabrać! Że co? Tu są twoje ołówki. Okej, niezły żart. Już ci oddaję. Uff. Okej, składam wzdłuż linii. Wydaje się dość proste. Chyba zacznę od nowa. Do 10 razy sztuka. Masz pożyczyć nożyczki? Co takiego? Nożyczki, masz? A, tak. Gdzieś miałam. Zaraz poszukam. Przecież nie zniknęły. Prawie na pewno je widziałam. Chwileczkę. Prawie koniec zajęć. Cierpliwości. W tym chaosie jest metoda. Sprawdziłaś pod papierami? Pod którymi? Nie mogę na to patrzeć. Ha, już wiem. Hej, Madison. Co jest? Mam fajny pomysł. Arkusz papieru złożę na pół. Potworzę go z powrotem. Złożę poziomo i znów otworzę. Powtórzę to samo po drugiej stronie, robiąc wyraźne zagięcia. Złożę ponownie w poziomie. Następnie zagnę do środka. Trochę jak robienie papierowej łódeczki. Zagnę boki do środka, a potem z góry na dół. Obrócę całość i powtórzę to samo z drugiej strony. Spiczasty koniec zagnę na wierzch. Prawie skończone. Teraz otworzę i... pudełeczko. Możesz tu trzymać rozmaite przybory. Wow! To genialne! Jestem pod wrażeniem. Mam takich więcej. Wszystko tu zmieścisz. A na biurku będziesz miała porządek. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Patrz na moje biurko. Pełna organizacja. Ach, znalazły się nożyczki. Wiedziałam, że je miałam. Proszę bardzo. Rany, jak tu schludnie. Zbyt schludnie, jak na mój gust. Ach, tego mi brakowało. Oddaję. Serio? I po co ja się staram? Rany, jakie nudy! Kiedy dzwonek? Liczba 1 jest fascynująca. Mogę o niej dyskutować godzinami. Podobno tortury są zabronione. Chyba się zdrzemnę. Hej, Madison, obudź się. Nie możesz spać na lekcji. Śpi jak suseł. Już wiem, to na pewno ją obudzi. A przy okazji poćwiczę cela. Madison! Ha, co? Czemu to zrobiłaś? Bo spałaś na matmie. A czyja to wina? Nie żartuj sobie. Okej, nie marudź. Postaram się nie zasnąć. Może to mnie orzeźwi. O, to mi daje pewien pomysł.
Potrzebuję czarnego pisaka. Zaznaczę kilka punktów na krawędzi kubka. Powinny być w równych odstępach. Wezmę nożyczki i rozetnę kubek w tych punktach. Odetnę cztery kawałki, a pozostałe zawinę. Zrobiłam też otwór na dnie kubka. Przepchnę przez niego słomkę. Odwinę przecięte końcówki słomki i umocuję je za pomocą taśmy. Całość włożę do drugiego kubka. Przez drugie dno też przebiję słomkę. Sami zobacz. Co to ma być? Patrz i podziwiaj. Umieszczam nad papierową kulką i pociągam za słomkę. To taki chwytak. Mam też jeden dla ciebie. Wow, dzięki. W końcu coś interesującego. Mam! Co tam wyrabiacie? Jeszcze nie doszedłem do najlepszej części. Słuchamy uważnie. Trudny ten sprawdzian. Cześć, Sunny. Jak się masz? Grałam w kosza. Cicho, muszę się skupić. Ach, ta Madison, kujon na maksa. Prawie mnie trafiła. Co ona sobie myśli? Aha, wrzuć to do śmieci. Co? Cicho, jestem zajęta. Jaka bezczelna? Och, niech ci będzie, sama to zrobię. Świlka, mam pomysł. Tak, to zadziała. Przetnę butelkę na pół. Na dno nasypię złotych gwiazdek. Wow, ale się błyszczą? Na razie to odłożę. Wezmę kolorowy papier, wytnę z niego koła i prostokąty. Skleję je razem i umieszczę wewnątrz butelki. Wygląda uroczo. Jestem z siebie dumna. Doskonałe miejsce dla moich ołówków. Zmieszczą się. Wow, uwielbiam to. Co o tym myślisz? Całkiem niezłe. Ja za to skończyłam test. Co? Zupełnie zapomniałam. O nie, koniec czasu. Obleję. Moje dzieło już na ukończeniu. Warte powieszenia w galerii sztuki. A jak sobie radzi Justin? O kurczę, o wiele ładniejsze. Może pod innym kątem moje będzie wyglądać lepiej. Nic z tego. Zaraz wracam. Wyrzucę wiórki z ostrzenia. Chciałbym móc stworzyć coś podobnego. Chwileczkę. Mam pewien pomysł. Będę potrzebował folii spożywczej. Rozwinę ją nad kartką i skopiuję długopisem rysunek Justina. Wystarczy trzymać się linii. To bardzo proste. Jestem geniuszem. Pewnie tak samo robią wszyscy wielcy artyści. To nie tyle kopiowanie, to czerpanie inspiracji. Teraz tylko unieść folię i położyć ją na pustej kartce papieru. Najlepiej odbić tuż za pomocą wałka kuchennego. Tadam! Wygląda rewelacyjnie. Hej, Justin, zobacz, co narysowałem. Wow, niesamowite i bardzo podobne do mojego. Wielkie umysły myślą podobnie. Jesteśmy bardzo utalentowani. No raczej, dlatego jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Coś trudna ta praca domowa? Jejku, co to ma w ogóle być? Nic z tego nie rozumiem. To nie ma najmniejszego sensu. O rany, majaczą mi wzory. Zostawcie mnie w spokoju. Oblałeś test, Justin, i bardzo się z tego cieszę. Co to za hałasy? O, będę miał siniaka? Pokój się kręci czy co? Nie, to mi się kręci w głowie. Co się stało, synu? Dlaczego fizyka jest taka trudna? W ogóle jej nie pojmuję. Nie zdam egzaminu. Auć, moja głowa. Poczekaj chwilkę. Przykleję sobie plasterek. Pewnie mam wielkiego guza. Muszę być ostrożniejszy. Tak już lepiej. Może jednak wrócimy do mojego problemu? Nie mogę zawalić tego przedmiotu, tato. Musisz się bardziej przyłożyć do nauki i tyle. Robię co mogę, ale wszystko wylatuje mi z głowy. Ha, już wiem. Co takiego, synu? Twoje plasterki? Pożyczę je sobie, okej? Niepozorne plasterki rozwiążą cały problem. Najpierw odkleję listki z tyłu plasterka. Na kawałeczku papieru napiszę wszystkie potrzebne wzory i umieszczę go na środku plasterka. Dzięki temu zawsze będę miał odpowiedź pod ręką. Teraz na pewno zdam na piątkę. Wszystko mnie boli. O rety, co ci się stało? Nie chcę wracać do tego bolesnego przeżycia. Obawiam się, że i tak musisz napisać egzamin. Ależ oczywiście, z największą chęcią. Powodzenia. Szczęście nie ma tu nic do rzeczy. Odklejam plasterek i już wiem wszystko, co trzeba. Przyznacie, że to całkiem sprytne, prawda? Kompletnie zapomniałem o klasówce. Nic się nie przygotowałem. Na 100% obleję. Chyba że nauczyciel jest czymś bardzo zajęty. To moja szansa. Muszę być dyskretny.
co ja bym zrobił bez smartfona? O, tego właśnie potrzebuję. I w ten sposób poznasz wartość X. A żeby uzyskać ostateczny wynik, co tam się dzieje? Czy to telefon? Nic mnie nie powstrzyma. Czyżby? Długo pan tam stoi? Wystarczająco długo. Oddawaj telefon. Jestem bardzo rozczarowany, Alex. Skończysz już bez pomocy naukowych. Wstydziłbyś się. Oj tam, ale nudziarz. Zabrał mi telefon, ale jedzenia już nie. Te chipsy zawierają sekretny składnik. Odpowiedzi. Ściąga i przekąska w jednym. Co on sobie wyobraża? Mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Ech, pewnie mi się tylko zdaje. Chipsy? Dziękuję, chętnie skorzystam. Znowu? Niestety, nie mam wyjścia. Sam jesteś sobie winny. Satysfakcjonujące. A teraz wynoś się z mojej klasy. Niemiły pan jest. Co, będziesz mi tu płakał? To niesprawiedliwe. Co się stało, synu? Dostałem jedynkę, tato, a tak się starałem. Nie przejmuj się. Ho, coś na to poradzimy. Na początek zdejmę uchwyt z mojej lupy. Wezmę kartonową tuleję, umieszczę ją na szkle powiększającym i przykleję. Przejadę po całej krawędzi pistoletem do klejenia. Teraz przyda mi się czerwona taśma klejąca. Owinę ją wokół krawędzi tuby, żeby całość prezentowała się elegancko. Proszę bardzo, Alex, to powinno pomóc ci na sprawdzianie. Ale co to takiego? Przyłóż sobie do oka. Poczekaj sekundkę. Przyjrzyj się. Co? A, już rozumiem. Będę widział odpowiedzi z daleka. Niewiarygodne. Czas na kolejny egzamin. Ten będzie piekielnie trudny. Jestem gotowy na wszystko. No proszę, jaki pewny siebie. Możesz zaczynać. Przeczuwam kolejną jedyneczkę. Nie ma to jak nauczyciel wspierający swoich uczniów. No szybciej, tato, gdzie jesteś? Nie, to jakaś roślinka. Idealne przebranie. Psst, Alex, tutaj! Super! Wiedziałem, że tata mnie nie zawiedzie. Ha? Mówiłeś coś? Co on kombinuje? Coś tu nie gra. Muszę się temu przyjrzeć. Póki co idzie jak po maśle. O, co tu wyrabiasz? Naprawdę nie wiem, o czym pan mówi. Niech pan sam spojrzy. Żebyś wiedział. O, jakiś podejrzanie wyglądający osobnik. Ups, zachowuj się naturalnie. No cóż, wszystko wydaje się być w porządku. Może jednak źle cię oceniłem, Alex? Uff, mało brakowało. Wow, gościu gada jak najęty. Nic z tego gadania nie wynika. Koniecznie to zapamiętajcie, bo na pewno będzie na klasówce. Jasne, bla bla bla. W sumie to bym coś przegryzł. Zgłodnieć można od słuchania tych nudów. Nie ma to jak słodycze. Czyżbym słyszał szelest rozwijanego opakowania? Zacznijmy od tego. Co to ma znaczyć? No wiesz co? Przecież znasz zasady. Żadnego jedzenia podczas zajęć. Skonfiskuję to i całą resztę. No to kicha. Upewnię się, że to faktycznie słodycze. Nie da się ukryć, 100% cukru. Na czym to ja skończyłem? Okej, zakaz jedzenia, ale ani słowem nie wspomniał o piciu. Nie mogę się doczekać. Tym razem będę ostrożniejszy. Schowam puszkę pod biurkiem. Nauczyciel nic nie podejrzewa. Gdzie on się podział? Znaczy się, co słychać? Pozwolisz, że to wezmę? Nie mam pojęcia, skąd to się tu wzięło. To twoje ostatnie ostrzeżenie, Alex. Odwrócił się, szybko. Nie ma mowy. Co? Przyznaj się, ze mną nie wygrasz. Pozbędę się tej pokusy. Prawie mi się udało. Pamiętaj, mam cię na oku. Rany, jaki on zacięty? Dobra, daruję sobie. Chyba że ten klej w sztyfcie daje mi pewien pomysł. Chyba wiem, jak go wykorzystać. Najpierw usunę cały klej i dokładnie umyję wnętrze tubki. Następnie wezmę moje ulubione cukierki i połączę je w jedną masę. Zrobię wielką, słodką kulę. Wcisnę w nią tubę po kleju, tak żeby wyciąć kawałek masy. Resztę oderwę. Będzie na później. Teraz mam gumę w sztyfcie. Gdy przekręcam tubkę, wychodzi słodka masa. Wszystko zgodnie z planem. A najlepsze, że mogę to trzymać na widoku. Pychota!
Co to za kuszący zapach? Tylko nie to! Czuję tu coś słodkiego! Co? Absolutnie nie! Dostałem nauczkę! O, jakoś ci nie wierzę! Pokaż, co tu masz na biurku! Proszę bardzo, nie mam nic do ukrycia! Chyba, że chce pan skonfiskować mój klej! Może i mówi prawdę? Nie ma śladu po żadnych słodyczach. Okej, najwyraźniej się myliłem. To jedyne wyjaśnienie. A teraz muszę parę rzeczy posklejać. Niebo w gębie. Przynajmniej już się nie nudzę na lekcji. Hej, co się dzieje? Z drogi, przesuńcie się. A, już rozumiem. Będę idealnym przewodniczącym klasy. Muszę się zapisać. Oto wasz nowy przywódca. Lepiej przygotuj się na porażkę. Chcesz wojny, to będziesz ją miała. No to dawaj. Nareszcie przerwa. Co on tam kombinuje? Lily, pozwól, że ci pomogę. Wow, dzięki Justin. A to skubaniec. Na pewno dostaniesz szóstkę. Uwaga, Sunny, ostrożnie. Idziesz tam? On się podlizuje, żeby zdobyć głosy. I w dodatku skutecznie. Nie mogę w to uwierzyć. Trzeba koniecznie coś wymyślić. Muszę zdobyć przewagę. I chyba wiem jak. Na szczęście się przygotowałam. Wygląda na to, że otrzymam sporo głosów. Teraz nie mogę już przegrać. Justin nie ma żadnych szans. Od kiedy tutaj jest alarm? No dobra, idziesz na dołek. Nie, nie mogę na to pozwolić. Potrzebny mi nowy plan. Musi być coś, co da się zrobić. A co tam robi Wendy? O, mój paznokieć! Chyba wiem, jak to wykorzystać. Pora zostać bohaterką. Mogę się dosiąść? Skoro musisz, potrzebujesz mojej pomocy? Że niby otworzysz mi tę butelkę? Proszę bardzo. Spokojnie, dam radę. Jasne, nie spiesz się. Chwila. Chyba wiem, jak to zrobić. Patrz to. Wystarczy przewiązać sznurowadło wokół kapsla. I pociągnąć. Butelka otwarta. Wow, niesamowite. Jesteś genialna. Jak zostanę przewodniczącą, rozwiążę każdy taki problem. Masz mój głos. Hej, ludziska, tutaj! Ashley zna świetny trik na otwarcie butelki z kapslem. Pokaż im. Otwórz moją. Nie ma sprawy, dziewczyny. Co tu się? Mieli na mnie głosować. Jak mi przykro. Nie doceniłem jej. Proszę uważać, to bardzo ważne. Psst, hej! Co? Patrzcie, co mam! Pycha! Będę mógł liczyć na wasz głos? Tada, jasne, dawaj to. Justin, żadnego jedzenia na lekcji. Przepraszam, już to chowam. Ja myślę. To tylko zwykła guma do rzucia. Świetnie, Ashley przyszła. Siemka! Kolejny wspaniały dzień, a ja wciąż jestem niepokonana w ping-ponga. Czy ona się kiedyś przymknie? Zaraz, chyba mam pomysł. Wiem, jak rozdać moją gumę do rzucia. Biorę się do roboty. Zacznę od usunięcia gumki z ołówka. Teraz potrzebuję kawałka gumy do rzucia. Podzielę ją na mniejsze kawałki i włożę w miejsce gumki do mazania. Będę potrzebował więcej ołówków. Wyglądają jak prawdziwe. To z pewnością zapewni mi parę głosów. Dzięki. Ale dobre. Proszę. Dzięki. I dla ciebie. Co to ma być? Kto jeszcze? O, już wiem. Co do? Kto to rzucił? O, guma. Co tu się dzieje? Teraz tylko czekać na głosy. O nie. Justin wychodzi na prowadzenie. Wszyscy żują tę jego głupią gumę. Sprytne, co? Tylko tak ci się wydaje. Nigdy wcześniej nie widziałam tej lampki. Wiem! Mam świetny pomysł. Wykorzystam tę piłeczkę do ping-ponga.
Zrobię w niej dziurkę cyrklem. Taka wystarczy. Teraz muszę ją powiększyć. Użyję do tego ołówka. Wetknę teraz gumkę do środka. Będzie mi też potrzebna pianka z brokatem. Narysuję na niej flaminga, a rysować umiem nawet nieźle. Hej, podoba mi się! Muszę go teraz wyciąć. Markerem pokoloruję mu dziób. I dorysuję oko. Do gry wkracza gorący klej. Nałożę go trochę na krawędź mojego flaminga, a teraz przykleję do piłeczki. Każdy flaming musi mieć też pióra. Nałożę klej na piłeczkę. I to całkiem sporo. Teraz mogę dokleić pióra. Oto mój mały flaming. Aha, Sunny? Wow! O, ja cię! No nie! To już lekka przesada, Ashley. Zazdrosny? Ma się ten talent. Wiedziałam, że to zadziała. To powinno dać mi nieco głosów. Wow, jest ich całkiem sporo. Pięknie jak zawsze. Uwielbiam ten kolor szminki. O, cześć, Mandy. Spóźniłam się. Nikt nie zauważył. Lepiej się rozpakuję. O nie! Coś jest nie tak. Otworzył mi się pojemnik z masą slime. Niedobrze. Co znowu? O-o! Nie podoba mi się to. Mój zeszyt. Co się stało? A, już widzę. Kompletna katastrofa. Cały zeszyt do wyrzucenia. O, nie płacz, proszę. Coś na pewno da się zrobić. Ten brokatowy żel może się przydać. Już wiem. Co robisz? Zaufaj mi. To powinno być dość proste. Najpierw wytnę ten pobrudzony kawałek. Już nie będzie nam potrzebny. Teraz wezmę tę plastikową torebkę. Wsypię do niej trochę brokatu. Użyję różnych kształtów i kolorów. Potrzeba ich sporo. Teraz przezroczysty klej. Nałożę go też trochę na dole torebki. Tyle wystarczy. Mogę ją teraz zamknąć i zakleić w pół. O to właśnie chodziło. Teraz otworzę okładkę zeszytu. Nałożę klej dookoła wewnętrznej strony. Tyle wystarczy. Następnie przykleję moją torebkę z brokatem do okładki i docisnę, by upewnić się, że wszystko jest na miejscu. Poczekam, aż klej wyschnie. Fajne, prawda? Mandy będzie zachwycona. O rany! Ale super! Jakie mięciutkie! To najlepszy zeszyt, jaki kiedykolwiek miałam. Dzięki, Ashley! Nie ma za co. Rozumiem, że mogę liczyć na twój głos. Oczywiście. Kolejny głos na Ashley? Jest! Wiedziałam, że się uda! Teraz na pewno wygram! To zaczyna wymykać się spod kontroli! Muszę coś z tym zrobić! Tylko co? Sweter Sunny się lekko rozpruł! A to idealna okazja do zdobycia kolejnych głosów! To będzie genialne! Hej, to moje! Co robisz? Cii, zobaczysz! Zamienię ten zeszyt w coś niesamowitego! Będę tylko potrzebował tej nitki ze swetra Sunny i mogę zaczynać. Przyda mi się jeszcze linijka. Owinę wokół niej wełnę i odetnę jej koniec. Teraz pora na zeszyt. Położę linijkę pionowo i nałożę na krawędź trochę kleju. Potrzebna jest do tego stabilna ręka. Następnie przykleję całość do okładki. Przetnę teraz nić po drugiej stronie linijki. Wygląda nieźle. Wystarczy wypełnić tak całą przestrzeń, a następnie wygładzić i dodać parę kwiatków. Wygląda jak najprawdziwsza trawa i jest takie mięciutkie. Proszę, Sunny. Wow! Piękne! Dzięki, Justin. Cieszę się, że się podoba. Jakie relaksujące. Mój własny kawałek łąki. Skąd on wytrzasnął tę wełnę? To nie jest istotne. Ach, i nie zapomnij na mnie zagłosować. Jasne, pewnie. No i się udało. O-o! Mam nadzieję, że Sunny nie przepadała zbytnio za tym swetrem.
wybory prawie dobiegły końca. Zacięta walka trwa. Ciężki wybór. Hej, może wy mi pomożecie? Na kogo powinnam zagłosować? Ashley czy na Justina? Piszcie w komentarzach. Udostępnijcie ten filmik swoim znajomym i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odjechanych odcinków. Co? Zostawiłam je w domu? Są z poprzedniej epoki. Ale lepsze to niż nic. Wow, okradłaś muzeum czy jak? To się nasłuchałam. O, mój magiczny długopis. Kilka pociągnięć i będę miała nowe słuchawki. Widzicie? Znacznie lepiej. Co za jakość dźwięku! Fajny hak, prawda? Paznokcie zrobione! Wezmę czerwony. I po co iść do kosmetyczki? Ach, chyba po to. Ale łajza. Świetnie! Nie chcę się zmyć! Złaś ty! Ach, dalej tu jest! Potrzebuję czegoś większego. I o to chodzi! Serio? To bez sensu. Da się je naprawić? Z odrobiną kreatywności na pewno. Do dzieła! Zrobię sobie własne etui długopisem 3D. Wygląda jak case, co nie? I jeszcze boki. Może być w dowolnym kolorze. Ten pasuje do ciuchów. No co tam? Za chwilę wygram. Och, chyba się kimnę. Zaczynam zasypiać od tego grania. O tak. Ciekawe. O, co to było? Oby to nie był kot. Okulary Madison. Zatłucze mnie za to. A, jaj, mój wielki tyłek. Mam pomysł. Długopis mi pomoże. Obrysujcie soczewkę w ten sposób, a potem od dołu. Rysujcie, aż będzie pełny obwód. Wygląda znajomo? Teraz wystarczy je połączyć. Teraz załóżniki. I gotowe! Świetnie wyszło! Powoli... Spokojnie... Było blisko! Jak na ciebie! Spałam z okularami na nosie? O matko... Dziwne... Udało się! Wow! Spójrzcie na te cudeńka! Motylek będzie idealny! Po co się ograniczać? W końcu od tego ma się palce! Wyglądasz obłędnie! A ja... Sama go zrobiłam! Nie! Ten będzie lepszy! Ale za duży! Może to? I po co ja się staram? Chwilkę. Już wiem. No tak. Narysujcie serce i obrysujcie długopisem. Będzie czerwone. Teraz wypełniamy. Potem korona. Jak na królową przystało. O, jaki uroczy kwiatuszek. Możecie użyć różnych kolorów. Wypełnijmy płatki. Perfekcja. Zastanawiacie się, co to? Ta część idzie na wasz palec.
Pamiętacie tamto serce? Wystarczy kropelka i przyklejamy pierścionek. Biżuteria domowej roboty. Przeurocze. Nie mogę się napatrzeć. Zrobiłam aż 4. Hm? Skąd ty je wzięłaś? Pokaż. Jedyne w swoim rodzaju, co? Mogę przymierzyć. O, jest świetny. Nie ma to jak wojna na poduszki. Au, moje włosy. Nic przez nie nie widzę. Są strasznie długie. Dobra, poczekaj. Daj mi chwilę. Gdzieś tu była gumka do włosów. Może być. Nie tak szybko. Pierwsza ją zobaczyłam. Ale ja jej potrzebuję. Dawaj! Patrz, co narobiłaś. Ale może wymyślimy coś lepszego? Najwyższy czas na plan B. O, długopisie, dopomóż nam. To będzie naprawdę dobre. Najpierw rysujemy takie linie. Potem zamykamy i wypełniamy. Poczekajcie na rezultat. Białym pędzelkiem namalujcie kilka serduszek. Prawda, że urocze? Dobra, jeszcze jedno. Dodajmy też nieco blasku. Na koniec sklejcie końcówki. I wetknijcie we włosy. Żadnych kłaków na twarzy. Wow! Nieźle. Pojedynek czas wznowić. Jeśli macie podobne plecaki, wiecie, jak to się może skończyć. Pa! Fajna ta orzeszkowa. Co? Nie pakowałam tego. Nie jestem cheerleaderką. Zaraz, to mój plecak. W sumie to nawet mam pomysł. Narysujcie długopisem swoje imię i otoczkę. Moje literki będą śmieszne i bąbelkowe. Wybierzcie dowolne kolory. Wypełnijcie wszelką pustkę. Jak wokół E. Teraz wypełniamy. Nanoście filament tak, żeby litery były dobrze widoczne. Albo żeby podkreślić każde pociągnięcie. Na koniec obwód i łańcuszek. Zobaczmy, kto teraz weźmie nie swój plecak. Hm? To nie jest moje imię. Madison? Było blisko, co? Stara dobra metka. Wow. Hm? Moje modlitwy zostały wysłuchane? Włosy uczesane? No cześć! Wow! Mam liście w ustach. Moje włosy. Skąd ten nagły wiatr? Zaraz. Wiem, jak sobie z tym poradzić. Cześć, malutki! Weźcie flamaster i owincie wokół niego filament. Jeszcze trochę. Odwincie, jak wyschnie. Powinien wyglądać jak sprężynka. Kropelka filamentu. I sklejamy końcówki ze sobą. Ta-da! I włosy związane. Na czym to ja skończyłam? No cześć. O, cześć. Pięknie wyglądam. Jak dobrze napić się czegoś ciepłego. Nie, nie nadają się. Zrobisz mi zdjęcie? Pewnie. Ups, moja kawa. I co ja zrobię? Już wiem. Siorp, siorp, siorp. O, matko. Co z tobą nie tak? Proszę, masz. Oszalałaś?
Co? To tylko drobne. Zaraz je wysuszę. To zabawne. O, impreza! Co mam włożyć? To jest ładne. Ha? O nie! To nie jest ładne! Ojoj, wyglądam jak Yeti. Muszę coś na to zaradzić. Dzwonimy. Halo? Pomóż mi. Dobra, co trzeba? Zaczynamy? Włóż to. Nie są markowe, ale ujdą. Poczujesz lekkie ukłucie. Już prawie gotowe? Koniec. Wow, nic nie poczułam. Proszę, zasłużyłaś. Dobrze. Dzięki. Mocniejsze niż sądziłam. To ja już pójdę. O co jej chodzi? Moje włosy! Jestem łysa! Aaaa! Nie mogę się doczekać imprezy. Nie mogę tak pójść. Wyglądam jak sarna. Muszę się ogolić. Powinnam coś na to mieć. Ach, moja maszynka. Uch, bywało lepiej. Co tam jeszcze jest? O, nowe ostrza. Ale nie ma rączki. To się przyda. Będzie w sam raz. Przyczepię widelec do żyletki. W mig będę miała gładkie nogi. Proszę. Ostrożnie. Mało brakowało. Jedna ręka gotowa. O, wreszcie skończyłam. A miało być tak pięknie. Sporo tych plasterków. Czyli zostanę w domu. Jak zwykle. Gdzie ona jest? Jesteś! To dla ciebie! O! Do czego to? Nie chcę! Mam swoją! Dobrze! Zrób z lepszego profilu! Dobre oświetlenie? Pewnie! Podnosimy ciężary! Poczujcie to spalanie! Całkiem nieźle. Wystarczy. Teraz kor. Gotowa? Co za wysiłek? Uroczo. Mam? Dość. Co za dużo, to niezdrowo. Co za trening? Oddaję telefon. Poważnie? Wyglądam okropnie. Co to ma być? Co za bałagan. Do dzieła. Jestem gotowa. A te spodnie skąd się wzięły? Jestem leniwa. Ale mam genialny pomysł. Jeśli powieszę spodnie na drzwiach, potem je zamknę i przełożę szczotkę przez szlufki, mogę się podciągać. Ból będzie chwilowy. Wow, to było super. Co za bicki? Złapałam bakcyla. Krzesła ustawię tak. To znacznie trudniejsze. Wow! Szmatka też się przyda. Pamiętajmy o nogach. Uff, jutro to odczuję. Podłoga czysta. To dopiero dobry trening. Tak się cieszę, że przyszłaś. Zaraz wracam. Nie wierzę, że tu mieszka. Ładnie tu. E? Kto tam jest? Halo? To pewnie nic takiego. To już było dziwne. Przewidziało mi się. Przecież duchy nie istnieją. I potwory też. Coś mnie dotknęło! Aaaa! Zaczęło się! Maszyny powstały! Nie pozwolę! Wracaj tu! Co to za hałas? Co się dzieje? Myślisz, że mi uciekniesz?
O, cześć, Miki. Czemu walczysz z odkurzaczem? Odkurzaczem? Ta. Teraz muszę to posprzątać. Ładny ten ciuch. O nie! Oby się nie podarły. No pięknie, akurat moje ulubione. Lepiej się przebiorę. Musi coś tu być. Chyba czas na pranie. Zaraz. Mam pewien pomysł. Nawet nieźle wygląda. I nie muszę robić prania. No to idziemy. Serio? To niesprawiedliwe. Każdy cekin przeszedł ręcznie. To najnowszy paryski styl. Nie, okropność. A może to? Zabierz to ode mnie. Co jeszcze masz? Znajdź coś dla mnie. Zaraz wrócę. Dokąd się wybierasz? Mam coś takiego. Luksusowe. O, i drogie. W końcu. Wow, muszę je mieć. Są idealne. Od razu je przymierzę. Nie spiesz się. Znów mi się udało. Jestem genialna. Co za zabawa. Na co wydać te pieniądze? Podoba się? Wiem, pięknie wyglądam. Że co? Gustu to ona akurat nie ma. Dzięki. Długo jeszcze? Wygląda świetnie. Padam z głodu. Uuu. Smacznego, madam. Znowu? Mam dość złotych burgerów. Przynajmniej to nie kluski. Wygląda pysznie. Ale bym zjadła kluchy. Hej, Essie, zamienimy się? Jasne! Już mi smakuje. A jak pachnie? Dawno nie jadłam burgerów. Au! Moje zęby! Co to jest? Złoty łańcuch? Powinien tu być? To dla smaku. No dobra. Ale soczysty. Au! Co znowu? Pierścionek z diamentem? Ale mam szczęście. Jest taki piękny. I nawet pasuje. Jest w tym coś gumowego. Plastikowa marchewka? Nieźle. To nic. Kluchy pierwsza klasa. Musimy częściej się wymieniać. Okej, lecimy. Nie zrobię tego. Nie ma mowy. Patrz na to. Fuj, przestańcie. Jestem cała mokra. Co robicie? To my? Sorki. Dość tego. Ty i ja. Z nami koniec. Co mam teraz zrobić? Nie martw się, kolego. Ja pójdę z tobą na bal. Chyba, że zaprosisz tę dziewczynę. Ją? Poważnie? Idź tam. No dobra, czas się popisać. Hej, jak leci? Zapomnij, że pytałem. Cześć, przystojniaku. Nie wierzę, że to robię. Chcesz iść ze mną na bal? Jasne, byłoby super. Wiedziałem, że się zgodzisz. Okej, zróbmy to. To takie ekscytujące. Chłopak zaprosił mnie na randkę. I to jaki chłopak? Tak, tak, nieważne, nie ruszaj się. Mój pierwszy pocałunek. Co? Jeny, zapomnij. Co się dzieje? Przed nami dużo pracy. O czym ty mówisz? Nie widzisz tego? Masz pryszcze. Nie szkodzi, wycisnę je. Ten wygląda zaczyście. Wow, stój. Ale... Nie rozumiem. Nie trzeba ich wyciskać. Mam coś dla ciebie. Jest tutaj. Patrz na to. To załatwi problem z pryszczami.
Bierzmy się do pracy. Będzie bolało? Zabawne uczucie. Jesteś pewien, że to działa? Zaufaj mi. Pożegnasz się z pryszczami. I ostatni. Wow, mam taką gładką skórę. Jak? To może być trudniejsze niż myślałem. Potrzebuję czegoś na zaczerwienienia. Aha, aloes. Matka natura nigdy nie zawodzi. Wezmę liść? To załatwi sprawę. Muszę tylko wycisnąć żel. Nadchodzi. Zbiorę go do miseczki. To chyba już wszystko. Teraz dodam trochę brokatu. Zapewni to skórze peeling. I doda trochę blasku. Następnie wszystko wymieszam. Już prawie. Chyba już gotowe. Ten przepis zawsze się sprawdza. Na co czekamy? Lepiej zdejmę okulary. Nałożę miksturę z aloesem na zaczerwienienia. Dobrze, że dużo zrobiłem. Przyda nam się. Zimne. Ale to miłe uczucie. Jak maseczka na twarz. I co? Mam po prostu czekać? Chyba już wystarczy, zetrzyjmy to. Uwielbiam te wspólne spędzone chwile. I jak? Wow, niesamowite uczucie. Działa za każdym razem. Chodź. Wow, moja skóra promienieje. Nigdy nie wyglądała tak dobrze. Pryszcze zniknęły. Wielkie dzięki. Czas na przekąskę. Uwielbiam makaron. Coś nie tak? Chcę dobrze wyglądać na balu. I wiem, co robić. Daj mi chwilę. Pozwól mi dokończyć makaron. Co ty tam robisz? Niespodzianka. Co ty zrobiłaś? Wybierasz się na studio dla klaunów? Nie podoba ci się? Myślałam, że to będzie eleganckie. Wracamy do punktu wyjścia. Czekaj, może coś na to zaradzę. Na pewno coś tu mam. Aha, to się nada. Olivia, spójrz na to. Taśma? Naprawdę? Nie ruszaj się. To trochę dziwne. Okleję ci oko taśmą w ten sposób. Zrobię to samo po drugiej stronie. Wygląda dobrze. Teraz potrzebuję cienia do powiek. Niebieski będzie ci pasował. Podkreśli twoje oczy. Wetrę go w kąciku taśmy. To takie szybkie i łatwe. I odkleję taśmę. Jakbym zrywał opatrunek, a efekt jest niesamowity. Spodoba ci się. Jak? Jak wyszło? Lepiej niż twoja próba, ale jeszcze czegoś brakuje. Niech pomyślę. O, mój widelec. Przyda się. Co robisz? Potrzebny mi pędzelek. To będzie moje arcydzieło. Zaczynamy. Przeciągnę pędzelkiem po widelcu, ale tylko na zewnątrz. Dobrze, że nikt tego nie widzi. Teraz mogę zdjąć widelec i rozprowadzę produkt. To łaskocze. To świetny sposób na konturowanie. Podkreśli to twoje atuty. Nie możemy zapomnieć o policzkach. Szybkie przejechanie pędzlem. Jeszcze tutaj. I to wszystko. Jestem artystą. Zobacz. O, wow. To naprawdę ja? Podoba mi się. Jesteś mistrzem pędzli do makijażu. To co dalej? Jeszcze trochę pracy przed nami. Przydadzą ci się nowe ubrania. Co tu masz? Rzućmy okiem. Naprawdę to nosisz? Moja babcia to zrobiła. To vintage. Czas zanurkować. Nie. Odpada. Hej, ostrożnie. Uważaj. A to lubię. Musi tam być coś, co mogę założyć. Mam to. Co powiesz na to? To jest to. Nie, odwróć się. Muszę się przebrać. Nie podoba ci się? Okej. Tak, to się nada. Szybko się przebiorę. Wygodnie. Ale trzeba zrobić parę przeróbek. Przełożę jedną rękę przez szyję i drugą. Na razie jest dobrze. Teraz wezmę rękawy. Owinę je wokół talii i zawiążę je z tyłu na supeł. Jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Moje włosy. I gotowe. Liam, możesz się odwrócić. Wow, nie wierzę w to. To dobry znak? Wyglądasz oszałamiająco. To naprawdę ty? Szczena opada. Cieszę się, że to robimy. Prawda? Nigdy nie przypuszczałam, że będę tu z tobą. Świetnie się bawię.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić. Czytasz w moich myślach. Mówi się, że prawdziwe piękno kryje się w środku i to prawda, ale wszyscy chcemy wyglądać jak najlepiej. Właśnie dlatego opracowaliśmy te niesamowite sztuczki, które pomogą Wam dobrze wyglądać i dobrze się czuć. Jaki jest Wasz najlepszy sposób na metamorfozę? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał.